Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Czytając książkę Orient i śledząc jeden z wątków tej książki, doszedłem do wniosku, że autor prozy gatunkowej to trochę taki iluzjonista jest. To, co on potrafi przy użyciu środków technicznych, bo my też mamy środki techniczne, jak on potrafi wykreować rzeczywistość, jak potrafi zawrócić w głowie, jakie potrafi wywołać emocje, to naprawdę takie porównanie w imieniu swoim i wszystkich moich kolegów z literatury, uprawiających literaturę i koleżanek też, to ja mogę tylko podziękować, bo ja przynajmniej bym to odebrał jako naprawdę, jako duży komplement. I takim właśnie iluzjonistą jest pisarz Maciej Siembieda, mocno jednak zakorzeniony w dziennikarstwie, bo przez wiele lat właśnie był dziennikarzem. Siembieda tak żongluje wątkami, tak nas za nas wodzi, nas, czytelników, że później po lekturze myślę sobie, no jasne, ależ on to zrobił. Maciej Siembieda, autor cyklu książek o Jakubie Kani, będzie gościem 149. odcinka Alfabetu Wojtusika. Porozmawiamy o powieści Orient, a to podcast, który powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów na patronite.pl, na który to podcast was zapraszam. Łukasz Wojtusik, cześć. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie. To partner tego odcinka Alfabetu Wojtusika. Tam znajdziecie największy wybór audiobooków po polsku, w tym cały zestaw opowieści o głównym bohaterze książek Macieja Siembiedy, Jakubie Kani. Jest i Wotum, jest i Miejsce i imię, jest i powieść Kukły, Kołysanka, a także powieść, o której będziemy rozmawiać dzisiaj, czyli Orient. Ja przyznam szczerze, że słuchałem właśnie w audiotece Orientu i trochę podczytywałem, a świetnie interpretuje tę powieść w wersji audio Mariusz Bonaszewski. Przyjemność słuchania. Ja akurat pana Mariusza, sposób, w jaki czyta, interpretuje, bardzo lubię. Jest w czym wybierać w audiotece. O literaturze Łukasz Wojtusik. Ten odcinek, numer 149, to jednocześnie odcinek, którym wchodzę w kolejny rok działalności Alfabetu, któremu stuknęły już 3 lata. Bardzo z tego powodu się cieszę i wszystkim, którzy byli moimi gośćmi, gościniami, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za wszystkie spotkania, rozmowy i to, co działo się wokół samego Alfabetu. Wielkie dzięki dla patronek i patronów. Jeżeli chcecie sprawić mi przyjemność, dodajcie podcast Alfabet Wojtusika w swoim medium, w którym słuchacie podcastów, do ulubionych. Ustawcie sobie na przykład subskrypcję tego kanału. Będę zobowiązany. A my teraz przenosimy się do Sopotu. Tam na co dzień mieszka Maciej Siembieda, którego najnowsza powieść o przygodach Jakuba Kani, najnowsze jego śledztwo, zatytułowana jest Orient. Książkę opublikowało wydawnictwo Agora i dzieje się w Oriencie naprawdę sporo. Ja jak zwykle martwię się o to, że Maciej Siembieda nie poradzi sobie z dobrym ułożeniem wszystkich wątków w tej historii, że nie wybrnie z tej opowieści, a tymczasem wydaje się, że Orient, a jednak mu się po raz kolejny udało. I o tym rozmawiamy w sopockiej księgarni kameralnej, księgarni Smak Słowa. Bardzo dziękuję za gościnę i możliwość nagrania kolejnego odcinka właśnie w tym miejscu Ani Szymonowi ze Smaku Słowa. Rozsiądźcie się zatem wygodnie, czas na podróż do Chin i do wielu innych ważnych miejsc i przygodę z Orient Expressem. R jak rozmowa. Jak przeczytałem okładkę Orient, to miałem takie wrażenie, że nie, to się nie może udać, że nie dość, że Siembieda pisze na deadline, to jeszcze wyprawi, tak jakby dostał zadanie, trochę wiesz, jak w przypadku Harry'ego Hule, że dobra, wyślemy tego kolesia z zupełnie innej rzeczywistości do Chin. No i co, i mam powiedzieć, że znowu się udało? No to ty powiedziałeś. Natomiast na pewno dwie prawdy są takie, że, których tu dotknąłeś, że najdłużej zbierałem materiał do tej książki i najlepiej się przy niej bawiłem. Bawiłeś się wymyślając, czy bawiłem się układając tę opowieść, bo to jest zawsze największa frajda. No tutaj tych warstw, o których nie możemy powiedzieć jak zwykle, jest więcej niż dwie i ten Orient też jest wielopoziomowy, tych poziomów Orientu dotknijmy, ale jeszcze dopytam cię o ten deadline. Miałeś deadline na tą książkę? Tak, tak. I jak ci się pisze z deadline'em? Fatalnie. Co to oznacza fatalnie? W sensie, że budzisz się rano, piszesz sobie, jeju, nie zrobiłem 10 tysięcy znaków? Tak, właśnie tak. Sprawdzam
ilość znaków napisanych poprzedniego dnia, zapisuję na kartce, patrzę w kalendarz, patrzę na zegarek, denerwuję się, jem dwa razy więcej. To jest naprawdę bardzo niedobre i w tej chwili trzeba będzie, znaczy mam pomysł na to, żeby to trochę zmienić, ale chyba nigdy więcej nie będę pisał z deadline'em, bo to ma złe skutki. W Szanghaju byłeś kiedy? W którym roku, pamiętasz? W 2004. I to był długi wyjazd? Tak, to był wyjazd długi, ale też był wyjazd to z taki z łatwiejszym dostępem do wielu miejsc i rzeczy, i zjawisk, i ludzi. Zatem powiedzmy, że on się równał takiemu miesięcznemu czy dwumiesięcznemu wyjazdowi turystycznemu, chociaż tak naprawdę był skondensowany w ciągu tam tygodnia czy 10 dni, już nie pamiętam. No to jak to jest dostać się do mera Szanghaju? Do mera Szanghaju wówczas, nie wiem jak jest dziś, ale wówczas... Dzień dobry, nazywam się Maciej Siembieda. Wówczas... Jestem dziennikarzem. Nie, no to jestem dziennikarzem z Polski, to raczej już dziękuję. Podejrzewam, że już nawet na etapie wizy byłoby słabo. Natomiast my wtedy byliśmy z, że tak powiem, z władzami województwa pomorskiego, z marszałkiem, z Pawłem Adamowiczem świętej pamięci i powiedzieliśmy w pewnej chwili, znaczy próbowaliśmy sobie tam zorganizować kilka spotkań, ale na mera Szanghaju akurat podziałało zaklęcie, które działa w Szanghaju bardzo, czyli Gdynia. Polega to na tym, że od 1951 roku w Gdyni i w Szanghaju funkcjonuje spółka Triple Brok, spółka brokerska, która no w tej chwili już ma całą własną flotę, przewozi towary drogą morską między Chinami a Polską i jest taką ikoną przyjaźni i współpracy polsko-chińskiej, która przetrwała 80 lat, która przetrwała wszystkie kryzysy, Mao, Bieruta, Gierka, Solidarność, PiS i w ogóle wszystko. I tak samo u nich. I to rzeczywiście jest zaklęcie, które otwiera, nie powiem, że każde, ale bardzo wiele drzwi w Szanghaju. To skoro jest ha jak Chiny, to niech będzie to jak triady, one też się pojawiają. I tutaj wiedza skąd? Tutaj wiedza od dobrych ludzi. To znaczy, triady? Od dobrych. Znaczy, rzeczywiście miałem okazję poznać ludzi, którzy, jak się potem dowiedziałem, są mocno zamieszani w te organizacje. Natomiast oni nie są tak rozpoznawalni, czy nie byli tak rozpoznawalni jak nasi, czyli tam paski, wiesz, dresy, paski, gołe głowy, karki i tak dalej, i pałki bejsbolowe, tylko to są ludzie, którzy, znaczy triada się wzięła, triady, przepraszam, bo nie ma triady jako takiej, są liczne triady, one się wzięły z likwidacji klasztoru Shaolin i to jest niezwykle wielka legenda. No, ci ludzie naprawdę dbają o jakieś swoje samodoskonalenie, nie tylko chodzi tam o sztuki walki czy umiejętności zabijania, ale też bardzo szanują tradycje. Jedną z nich, nawet te przestępcze, jedną z nich jest to, że wyobraź sobie, że procent przestępstw, triad z udziałem broni palnej wynosi 11. Mhm. Oni po prostu brzydzą się strzelania, wolą to załatwiać inaczej. Tak? A z drugiej strony to samodoskonalenie jest też bardzo starannie pilnowane, bo na przykład szef triady w Polsce, w Wólce Kosowskiej, który zginął od tasaka, to był człowiek z doktoratem, szef dużego przedsiębiorstwa elektronicznego i tak dalej, i tak dalej. I dla nich jest to, znaczy biznes, czy kultura, czy tradycja, czy ten cały obyczaj, który znajdziecie państwo w Oriencie, to wszystko jest bardzo starannie pielęgnowane. A wiem dużo od po prostu znajomych oficerów ABW, którzy się tym zajmują, chociaż sami przyznają, że polskie służby wiedzą o triadach naprawdę niewiele. Żeby namieszać to jeszcze do jednego wątku, to jest prawda, że ty masz jakieś odznaczenie, order za zasługi dla transportu? Tak, mam, nie wiem jak to się nazywa, medal, order za zasługi dla transportu RP. Ponieważ, co transportowałeś? Nic nie transportowałem, ale kiedy byłem naczelnym Dziennika Bałtyckiego i zostałem nim z importu śląskiego tak z dnia na dzień, to przyszli mnie odwiedzić właśnie panowie i panie z władz województwa, no kurtuazyjna wizyta, no i tam zaczęliśmy sobie prawić uprzejmości plus mówić o niczym, ale też ja zapytałem z grzeczności,
działalności, czy jest, są jakieś sprawy, którymi gazeta się powinna zająć, ich zdaniem i tak dalej, coś newralgicznego, ważnego. No i oni zgodnym chórem powiedzieli, że od 7 lat jest zawarte porozumienie dotyczące budowy autostrady A1, rząd tego nie podpisuje, więc gdybyśmy napisali jakiś artykuł. Więc ja już, kiedy tu przyjechałem, miałem już bardzo długie doświadczenie w prasie, więc powiedziałem, drodzy państwo, oczywiście, że możemy to napisać, oczywiście, że to nic nie da. Natomiast możemy rozpocząć jakąś akcję zorganizowaną. I wyobraź sobie, że rzuciłem się trochę z motyką na słońce, ale udało się tą motykę utrzymać w ręku przez 400 dni. Codziennie cała kolumna gazety była poświęcona budowie autostrady A1. Dobrze się przy tym bawiliśmy, robiliśmy analizy, przepytywaliśmy polityków. Codziennie reporter Dziennika Bałtyckiego, codziennie rano dzwonił do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i pytał, dzień dobry. Co tam nowego? Co dzisiaj zrobiliście dla budowy autostrady A1? Odpowiedź była z reguły nic. No dziś nic. No dziękujemy. No i oczywiście w specjalnej ramce się to ukazywało. W pewnej chwili, jak się potem dowiedziałem od rzecznika prasowego rządu, tam już była panika, jak ten telefon rano dzwonił, to wszyscy uciekali po... Weź coś wymyśl. Do toalet, tak. Natomiast po 400 dniach przyjechał, zmienił się rząd w tym czasie, przyjechał pan prezes, pan premier Marek Belka i... spotkaliśmy się prywatnie i on powiedział, że bym zorganizował konferencję prasową, bo on po prostu, jego rząd podpisze tę umowę, więc przez jakiś czas było to traktowane na Pomorzu jako bohaterstwo, za to dostałem ten medal i za to też pojechałem do Chin, bo mnie w nagrodę marszałek i panowie prezydenci zabrali jako maskotkę tam, żebym się nacieszył. A przy okazji opowiedziałeś nam ładną historię o tym, jak trochę dawniej wyglądało dziennikarstwo. Ja mówię, że dzisiaj tak nie jest, ale mam wrażenie, że mówię to jako dziennikarz jeszcze ciągle aktywny. No coraz rzadziej follow-upujemy historię. To znaczy rzeczywiście tak bardzo skrupulatnie dzwonimy do służb codziennie, dopytując co tam u was, co nowego, co wydarzyło się w sprawie, że najczęściej dotykamy jakiegoś problemu, kiedy jest, staje się wielką dramą czy takim hot tematem, gorącym tematem, a potem nam gdzieś to umyka i bardzo często nawet jeżeli kogoś rozgrzeszyli, to już nawet o tym nie dajemy wzmianki. Tak, coś takiego jak brakuje w mediach takiej rubryki ciąg dalszy nastąpił. Bardzo, bardzo rzadko. Natomiast muszę przyznać, że ja tę akcję wspominam bardzo dobrze, bardzo ciepło i z wielkim sentymentem. Nie dlatego, że ona dała taki fantastyczny rezultat. Nie dlatego, że na mojej piersi brzęczy jedyny medal, jaki w życiu dostałem. Ale dlatego, że to była znakomita szkoła dziennikarstwa. Myśmy się tak fantastycznie przy tym bawili. Wyobraź sobie, że w pewnej chwili, jak już się zrobiło ciepło, to latem zabraliśmy z drukarni taką gigantyczną belę papieru, na jakich się drukuje gazetę i ją tak rozwinęliśmy jak czerwony dywan wzdłuż ulicy Długiej w Gdańsku. I to była autostrada z papieru i zbieraliśmy podpisy ludzi, po to, żeby oni poparli budowę autostrady z asfaltu czy z betonu. To w ciągu chyba godziny pojawiło się 15 000 tych podpisów. Ten papier został potem ładnie złożony, zapakowany i w Nowych Marzach, gdzie się rozpoczęła budowa, został zakopany jako papier węgielny. Ale też no, robiliśmy tam naprawdę przeróżne rzeczy. Łącznie z grą w totolotka, kiedy była kumulacja, wzięliśmy tam dobrowolne datki, zagraliśmy, pytając czytelników oczywiście, bo to było mocno interaktywne, na co przeznaczyć ewentualną wygraną, czy na zakup żużla, czy na łapówki dla urzędników. I 90% wybrało, jak się domyślasz, nie żużel. Do gier i zabaw jeszcze powrócimy, bo w tej książce jest ich sporo i one mają bardzo różne odcienie. No to teraz powiedzmy o samym głównym bohaterze, żeby on nam z horyzontu nie zniknął. Jakub Kania, co było trochę sygnalizowane w poprzednim tomie, zmienia pracodawcę. No i to tak powiedziałbym dość diametralnie. I przy okazji możemy dowiedzieć się, jak międzynarodowa korporacja funkcjonuje w naszym kraju, zajmująca się ubezpieczeniami. Cały czas mam wrażenie, że w tym Oriencie też metaforycznie rzucasz swojego bohatera, a razem z nim nas, czytelników, na głęboką wodę i proponujesz nam takie zagadnienia, które no, są takim rzuceniem nas właśnie, w, może nie w przepaść,
przepaść, ale w zupełnie nową przygodę. Tak, ja bardzo lubię to, co nieznane i kiedyś otarłem się o dział antyfraudowy bardzo dużego towarzystwa ubezpieczeniowego. To są działy, w których po pierwsze pracują wybitni specjaliści, najlepsi oficerowie policji, najlepsi oficerowie dochodzeniowi, czyli można powiedzieć, że jest to taki crème de la crème detektywów. Mhm. To raz. Po drugie, to wcale nie są ludzie, którzy się zajmują tym, czy wgniotłeś zderzak sam, czy ktoś ci go wgniótł i próbujesz wyłudzić inne odszkodowanie, tylko to są ludzie, którzy się zajmują naprawdę grubymi tematami. Mhm. Mam takiego informatora, dlatego się też zdecydowałem Kubę wpuścić w tę przestrzeń, bo no, żeby po prostu tam nie umarł z głodu, żebym miał tematy, które będę mógł kontynuować z nim. A są to działy, o których się nie mówi. To są takie, można powiedzieć, to tajne stowarzyszenia trochę. W tych nie mają tam swoich, nie wiem, biur, przynajmniej tabliczek na drzwiach i rzeczywiście zajmują się niezwykle ciekawymi sprawami. Takiego bohatera jeszcze nie ma w polskiej literaturze gatunkowej. Są przeróżni detektywi, prywatni, państwowi i tak dalej, ale takiego nie, więc to mnie też trochę kręci. Jest ogromne pole do działania, bo zdarzają się nawet morderstwa, które mają... Wyobraźcie sobie Państwo, jak trzeba zaplanować morderstwo, kiedy na przykład jesteśmy jedynym spadkobiercą żony, która ma miliony, polisę wartą dziesiątki milionów, zostaje zamordowana. Oczywiście my jesteśmy pierwszym podejrzanym. Tak? Mhm. To trzeba uknąć, to trzeba dopiero zbudować coś takiego, żeby dostać te miliony, a nie miliony z polisy, a nie 25 lat. Tak? Mhm. Więc to mnie bardzo interesuje, bo to są przestępstwa inteligentne. Nie brutalne, ale no plus rzeczywiście no nigdy byśmy się nie spodziewali, że nigdy ja bym się nie spodziewał, że oni potrafią znajdować takie przekręty, które są niezwykle fabularne i fajne. No tutaj to jest Orient, ale to jest pociąg, ale to oczywiście wymyślone. A jest też prawdziwy pociąg. Przyznam szczerze, że to mnie zawsze fascynuje, jak czytam twoją powieść. Myślę sobie, no nie, niemożliwe, że to się wydarzyło. A potem otwieram internet. Uwielbiam i okazuje to. Się, że wszyscy czytali, a Maciej Siembieda zrobił z tego historię. Jestem. Rzeczywiście jest to faktem, że historia związana z zaginięciem Orient Expressu jest historią na wyciągnięcie ręki. Tak, absolutnie tak. Nikt pod latarnią najciemniej. Bo teraz powiedzmy tylko krótko, że Jakub Kania dostaje zadanie od nowego pracodawcy, które ma za zadanie właśnie sprawdzić sprawę związaną z zaginięciem Orient Expressu. Ta sprawa ma też swoją odnogę chińską, stąd Chiny, stąd triady między innymi, bo to jest o wiele bardziej zamieszane, ale więcej Państwu nie zdradzimy. No ale właśnie, Orient Express się pojawia, a jeśli pojawia się ten Orient Express, to znowu otwiera nam się masa skojarzeń. Tak, no bo oczywiście Agatha Christie. I do tego słuchaj jeszcze dojdziemy, ale dobrze. Ja mam jeszcze jedną rzecz. Jeżeli Państwo będziecie tak mieli, wysłuchacie poprzednich moich rozmów z Maciejem Siembiedą, albo gdzieś, nie wiem, na spotkaniu autorskim byliście osobami uczestniczącymi w tym spotkaniu, to wiecie, że ja mam obsesję związaną z Maciejem Siembiedą, która nazywa się Skarb. Tak. Zastanawiam się, czy Skarb będzie i jest, i to nawet nie jeden. Tak, jest Skarb ważący 500 ton. Tym razem. I nie jeden, ale rzeczywiście... Bo to jest też taki skarb, dodam, bo to jest fajne u ciebie, że to jest taki skarb, w którego wejście w posiadanie tego skarbu może spowodować jakąś realną zmianę w rzeczywistości. I taki skarb też jest. Oczywiście. Natomiast no, ta historia mnie kompletnie znokautowała, jak się okazało, wracamy do mediów. O całej tej sprawie napisał tylko raz Dziennik Wschodni z Lublina, Gazeta Codzienna, która... No, zasięgi ma jakie ma, bo nikt na to nie zwrócił uwagi. I przez 8 lat nikt nie zwrócił uwagi na coś, co się wydaje teraz absolutnym szokiem, a w ogóle historia wyszła w ten sposób, że jakiś romantyczny młodzieniec zabrał swoją narzeczoną na sesję fotograficzną w pejzażu kolejowym. Gdzieś tam się wybrali na jakąś zardzewiałą bocznicę, zrobił jej trochę zdjęć,
wrzucił to do sieci, no i odnalazł, trafił na te zdjęcia historyk kolejnictwa we Francji. I mówi, o, Orient Express. Tak, i spojrzał i powiedział, o, Orient Express. A nikt tego nie wiedział, że to jest Orient Express, bo polscy złomiarze zadbali o to, żeby go tam oczyścić z identyfikacji. I tutaj docieramy do kolejnego bardzo ważnego wątku, Z jak złomiarze. I postać, która w panteonie postaci drugoplanowych z powieści Macieja Siembiedy aktualnie, być no może też miejsce, to jest tak, pierwsze tak, miejsce. Tak, znaczy tak, stworzyłeś przynajmniej tak sympatycznego Łotra, że ja bym bardzo chętnie przeczytał osobną opowieść na jego temat. Tak, Heniek Pająk, bo o nim mówimy. To myślę, że każdy z nas zna takiego człowieka gdzieś tam. Się przewinął albo nawet i z nim obserwowaliśmy go, czy rozmawialiśmy, ale Heniek Pająk, on mi urósł w rękach. Najpierw go tam troszeczkę próbowałem modelować. Miał być takim tam aktorem właśnie drugoplanowym, ale stał się takim, on pozuje do pewnych przestróg, ale też fajnie mi się bawiło tym jego życiem. Czy czuć taką dużą lekkość w tym, jak go, czy jak nim piszesz historię? I to jest rzeczywiście tak, że to była taka postać, którą się stworzyło i którą ty napisałeś i to ci się tak właśnie lekko ci to szło? W sensie, że on się sam kleił, sam się lepił? Tak, aż jestem zdziwiony, bo ja się zawsze wyrzekam takiej totalnej fikcji i totalnego wymyślania, a tutaj on jest od początku do końca wymyślony. Chociaż ma trochę cech. Miałem kiedyś przyjaciela, już nie żyje, który przez dziesięciolecia grał w Totolotka na datę urodzenia swojej żony. Aha. I rzeczywiście raz nie wysłał kuponu, na którym miał szóstkę. Hazard jest bardzo ważnym elementem. Cieszę się, że ten temat podjąłeś i co ważne, nie bagatelizujesz go w historii swojego bohatera. Inny ważny temat, i to jest też ciekawe, że to się pojawia jako taki jeden z elementów, może nie pobocznych, ale towarzyszących głównej narracji, to jest element, który wychodzi przy relacji głównego bohatera Jakuba Kani z jego partnerką Katarzyną, która okazuje się, że jest, no, że jest osobą w depresji. I to jest bardzo poważny temat. Ty się nie boisz brać za takie case'y w kontekście powieści gatunkowej, żeby ich, nie wiesz, nie spłycić? No jak się okazało, to się nie boję, a może powinienem, bo ja szukałem czegoś, co utrudni Kani aktywność, tak? Mhm. Że on nie będzie miał dużo wolnego czasu, wszystko, on trochę był na początku, takie zarzuty się wobec niego pojawiały, jak zaczynałem go tworzyć, tę postać, w pierwszych powieściach, że mu się wszystko udaje, że on taki, gdzie wiesz, ma drogę usłaną różami, żadnych prywatnych kłopotów. No i zastanawiałem się, jakie tu prywatne utrudnienie mu znaleźć. Ta depresja pojawiła się z rozmowy z moim zaprzyjaźnionym psychiatrą, który mi dużo opowiadał na ten temat. I postanowiłem, że zrobię to z pewnym dystansem. To znaczy, i to było dobre postanowienie, bo tak jak mówisz, można było to spłycić. Takie ryzyko istniało. Natomiast to spłycenie po mojemu odbyło się tak, że to jest po prostu opisane przez człowieka, który nigdy tego nie doświadczył, więc nigdy nie zrozumiemy nigdy kogoś, kto jeśli sami nie mamy tej choroby. To zostało dobrze przyjęte właśnie dlatego, że nie było w tym nadmiernego psychologizowania, wchodzenia głęboko. To jest też fajne, że on tego nawet nie potrafi nazwać. Że tak, na samym początku to jest. Tak, wiemy, tak, że ona się boi wsiadać do samolotu, że jest jakiś taki strach izolacyjny. Nie znamy jego powodu i gdzieś po nitce do kłębka dochodzimy do tego wspólnie z bohaterami. No tak się to często dzieje. Bardzo dużo ludzi, którzy ma depresję, nie ma tego świadomości. Natomiast rzeczywiście dla mnie, jestem człowiekiem empatycznym i dla mnie na przykład cierpienie bliskiej osoby czy kłopot bliskiej osoby taki, w którym ja nie potrafię pomóc, jest bardzo dużym obciążeniem tam psychicznym. Nie mogę powiedzieć, złamałeś nogę, dobrze, to ja zadzwonię do kolegi ortopedy, przyjmą cię poza kolejką, zrobią ci rezonans, chociaż jest dużo chętnych, dostaniesz najlepszą opiekę, najlepsze leki i zrobię wszystko, żeby ci pomóc, ale w depresji, no i wiesz, no potem co można zrobić z człowiekiem ze złamaną nogą? No podawać mu ciepłe napoje, tak? Robić za niego zakupy i tak dalej, i tak dalej. Można się zaangażować skutecznie w pomoc. A tu
tutaj nie wiadomo i wiesz, i to też jest taki pewien rodzaj przerażenia, że nagle ta osoba zaczyna zbyt długo spać, albo nie wiem, wychodzi gdzieś, zamyka się w łazience i ty już się zastanawiasz, czy ona sobie tam czegoś nie zrobi. No i to jest straszne, tak? Taka bezsilność i niepewność. I tak chciałem na tą depresję właśnie spojrzeć. To się udało. To nie wynika z mojego, to nie jest kwestia, to jest produkt mojego talentu. To po prostu się udało z takich zwyczajnego ludzkiego podejścia do drugiego człowieka. To wróćmy jeszcze do jednego wątku związanego z hazardem. Nie będę ci tutaj imputował hazardu, ale chociaż w kasynie byłeś? Byłem. Byłem w kasynie w Monte Carlo. No proszę. Nie, że tam za żadną granicą polsko-białoruską. Nie, byłem w kasynie w Monte Carlo. I? Z ciekawości, bo musiałem to zobaczyć. I po raz pierwszy w życiu poszedłem do kasyna. Jeszcze powiedz, że wygrałeś i wyszedłeś. Tak, dokładnie tak się stało. Naprawdę, przysięgam. Jesteś dobrym protoplastą do bohatera książkowego. Tak, właśnie tak się stało. To znaczy, ja się nie znam na grach różnych. Grałem w pokera. Graliśmy w akademiku tam po 10 groszy, i bo w pokera się gra pieniędzmi, a nie kartami. Poker to blef, to cała gra. I ja w pokera grać potrafiłem, więc oczywiście nikt tam nie grał w pokera w Monte Carlo. Na blackjacku się nie znam, o ruletce nie mam pojęcia. O innych grach, ale jak zobaczyłem automaty pokerowe, to uznałem, że to sobie zagram z tym automatem w pokera. I wymieniłem pieniądze znaczy nawet tam wystarczyło wrzucać monety euro. Ja wrzuciłem monetę 1 euro, 1 euro do tego automatu, tylko to były automaty do zabawy, więc proponowały bardzo niski próg wejścia, czyli 10 centów. I ja nie wiedziałem, że żeby zrobić grę za 1 euro, to trzeba było 10 razy kliknąć, tak? Okay. I zagrałem za 10 centów. On mi rozdał karty na ekranie, nie było nic, w ogóle ani jednej pary, ani jednej, nawet szans na zdobycie czegokolwiek. I wtedy sięgnąłem pamięcią do tych czasów akademickich i przypomniałem sobie, że zawsze miałem farta, dobierając do damy i ósemki. Kompletnie nie wiadomo, wiesz, szczapy. Za to 10 centów zostawiłem sobie na ekranie damę i ósemkę, wymieniłem trzy karty i dostałem kartę dam. Okay. Czyli cztery damy. I wygrałem, chyba nie pamiętam dokładnie, ale coś 150 albo 170 euro. Gdybym zagrał za to euro, no to byłoby 1700, tak? I teraz co się stało dalej? Oczywiście pierwsza myśl była taka, że dobra, to stówę schowam, a resztę przegram. Ale byłem tak pewien tego, że przegram, że pomyślałem sobie, a w sumie to może będą fartowne pieniądze, które się gdzieś tam, nie wiem, schowam sobie na pamiątkę, fajna opowieść. I wyszedłem. Nawet nie zagrałem tych pozostałych 9 gier. No nie. Kompletna nuda, facet bez nadzieja. Dobrze, to teraz pytanie bardzo szczegółowe, bo ja wiesz też, że ja lubię takie szczególiki z twoich książek wyciągać. Nurtowało mnie bardzo, bo wiem, że większość rzeczy, które nie są fikcjonalne u ciebie, jestem sobie w stanie sprawdzić. Wiesz też, państwo też wiecie, że lubię sprawdzać te rzeczy, które wydają mi się, że niemożliwe, żeby były prawdą, a okazuje się, że prawdą są. Kto nie wierzy, niech, nie wiem, niech poczyta Katarzys albo odsłucha naszej rozmowy w alfabecie Wojtusika, ale jest taka scena w tej książce, kiedy główny bohater Jakub Kania wsiada do samolotu i czyta książkę. Naprawdę jest taka scena, jest tam książka. Jakiś coś gatunkowego. No i okazuje się, że nie ma tytułu i chyba to nie jest dobra powieść. I chciałem się dopytać, czy autor miał jakąś konkretną powieść na myśli lub autora. Nie. To dobrze, uff. Nie, w ogóle mnie trochę zaskoczyłeś, zapomniałem już o tym. No to wiesz, to jest tam w dwóch zdaniach, nie? Ale bardzo mnie intrygowało, czy wiesz, czy jak myślisz o tym, to myślisz, nie, że czytałbyś jakąś książkę nie. Mam takie pokusy, ale nie mszczę się na ludziach. Z branży? Z branży. Mhm. I w ogóle nie mszczę się na ludziach w pisaniu. Natomiast coś mnie musiało zdenerwować. Na pewno, bo to tak samo z siebie się nie wzięło. Dobrze, to niech samo z siebie teraz weźmie się nawiązanie jeszcze do Orient Expressu. Pojawiło się to imię i nazwisko Agatha Christie i ono, nie możemy dużo opowiedzieć, nawet nie chcemy, ale w kontekście samego Orient Expressu, że to też w ogóle w literaturze gatunkowej, to od razu wywołuje skojarzenie. Jak rzucasz hasło Orient Express, to od razu jest nawiązanie do morderstwa w Orient Expressie. Dla ciebie Agatha Christie to jest taka autorka, do której ty wracasz, czy raz przeczytałeś i już nie wraca.
czytasz? Czy nie wiem, oglądasz ekranizację? Nie czytałem nigdy dwa razy żadnej książki Agaty Christie. Przeczytałem ją raz na tyle skutecznie, że mi została w głowie, że pamiętałem. Może nie w detalach, bo tego dużo było, ale pamiętałem. Oczywiście każdą ekranizację oglądam z wielkim apetytem, choć nie wszystkie są dobre. No ona się musiała tu pojawić. Po pierwsze dlatego, że samo odnalezienie Orient Expressu, no nie wiem, gdyby to było odnalezienie brylantu, tak jak w miejscu imieniu malutkiego gdzieś tam, no to rozumiem, że on mógłby być ukryty jeszcze, jakoś to wszystko mogło być zaszyfrowane. No ale co, jak to znaleźć pociąg? Przychodzę, patrzę, stoi, jest. Dobra, koniec, tak, książki. Więc musiała tam być jakaś intryga, musiała tam być jakaś zagadka. No a postanowiłem, że koniecznie taką zagadkę zbuduję właśnie dla Agaty Christie w hołdzie, z szacunku, ale też postawiłem sobie wyzwanie bardzo poważne, że gdyby ona to przeczytała, to chciałbym, żeby uznała, że no tak, może być. Tak. Jest to, jest to poprawne. Dostateczne. To jeszcze jedno nazwisko i imię, które w tej książce może się Państwu rzucić w oczy i ono jest ważne. Otóż, czy dobry pisarz to nie jest trochę taki David Copperfield, że nam potrafi, wiesz, tak zniknąć, zamydlić oczy, że my i tak pomylić tropy w dobrej opowieści gatunkowej, że my naprawdę na końcu dowiemy się, jak to wszystko funkcjonowało, albo nawet nie dowiemy się wszystkiego, bo też trochę na tym iluzja polega, a jesteśmy, wiesz, oniemiali. Porównanie jest bardzo pochlebne. Bardzo, bardzo trafne i bardzo pochlebne. Przynajmniej dla mnie. Oczywiście można mówić, że to kuglarz, że to jest jakaś tam jarmarczna rozrywka i tak dalej, ale jednak to, co on potrafi przy użyciu środków technicznych, bo my też mamy środki techniczne, jak on potrafi wykreować rzeczywistość, jak potrafi zawrócić w głowie, jakie potrafi wywołać emocje, to naprawdę takie porównanie w imieniu swoim i wszystkich moich kolegów z literatury, uprawiających literaturę i koleżanek też, to ja mogę tylko podziękować, bo ja przynajmniej bym to odebrał jako naprawdę, jako duży komplement. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że u ciebie zaczęły się pojawiać, one, nie mówię, że się nie pojawiały wcześniej, ale może teraz je jakoś tak widzę, i to w niezależnych od siebie opowieściach. Takie małe społeczności profesjonalistów. Copperfield może być nawiązaniem trochę do środowiska cyrkowego, o którym piszesz w Nemezis. Z kolei w swojej powieści, o której teraz rozmawiamy, Orient, też zajmujesz się bardzo ciekawym środowiskiem złomiarzy. Na ile w opowieści gatunkowej dla ciebie autor może bazować na stereotypie? Czyli mówimy złomiarze i mamy jakieś wyobrażenie kolesi ubranych, nie wiem, w drelichy, jeżdżących rowerami z wózeczkami na skupy złomu, a na ile on może złamać ten stereotyp? Wiesz, jak tutaj tym manewrować, nie? No właśnie, to jest pociągające. Bardzo. I oczywiście nie można też przegiąć, że złomiarze to każdy ma doktorat i jakąś przeszłość za sobą, tylko wejście w takie środowisko to jest, wydaje mi się, pewne no nie przyzwyczajenie, ale pewien spadek po czasach reporterskich, bo reportaż polega na dość głębokim wchodzeniu w środowisko i poznawaniu go tak, żeby rzeczywiście wydobyć z niego smaczki. A smaczki to jest wszystko to, czego nie widać. Tak gołym okiem, czyli stereotypowym okiem. Ja bardzo lubię i jeszcze lubię wchodzić w środowiska, które w ogóle nie znam, bo to jest dopiero survival, żeby tam się rozejrzeć i zobaczyć to, co jest niewidzialne dla innych. I fajnie, że to mówisz, bo przepraszam, jeśli to zabrzmi nieelegancko, że oderwałeś mnie od pisania książki, która zamyka Katarzys Nemezis, i tam też jest zamknięte środowisko. Pewnych pasjonatów, o których nie mam pojęcia, znaczy nie powiem, o kogo chodzi, ale im głębiej tam wchodzę, im głębiej się nimi interesuję, tym bardziej jestem radosny, bo tak fajne rzeczy się udaje znaleźć, że już się cieszę, że się z Państwem tą opowieścią podzielę. To jest tak, że ty masz teraz takie życie prowadzone w cyklach? Jest cykl książka, trasa, dom i pisanie? Tak. I w czasie pisania na przykład nie przyjmujesz już propozycji spotkań autorskich? No, dużo odmawiam. Dużo odmawiam, zwłaszcza, że jakoś południe Polski mnie
polubiło. Ciekawe. Naprawdę? A to jest 600 kilometrów. A więc... przecież można przyjechać tak jak ja. No właśnie, ale odmawiam. Natomiast to proszę nie zniechęcać oczywiście, bo już po maju czy tam od kwietnia mogę spróbować też przyjechać, jeśli byśmy państwo chcieli. Natomiast tak, to jest trochę taki cykl i teraz... To się źle spotyka, a raczej pozostaje w konflikcie z takim moim założeniem, czyli pisania dla przyjemności, pisania wtedy, kiedy, bo to wiesz, w pewnej chwili ktoś mi ostatnio powiedział, a ty to masz fajnie, jak ja ci zazdroszczę, bo masz taką wolność, taką swobodę. Ja mówię, tak, oczywiście, to jest absolutna wolność. Chcesz, piszesz, nie chcesz, też piszesz. Wchodzenie w te kolejny nie jest dobre dla pisania, bo powinno się pisać wtedy, kiedy człowiek ma najlepsze biorytmy do tego i kiedy potrafi to najlepiej robić, a nie zawsze jest wena. To jaki ty masz deal z Jakubem Kaniem, żeby nie zostać jego niewolnikiem? Wiesz co, jak zaczynam za nim tęsknić, to go biorę, wtedy przywołuję. Natomiast... A łatwiej się tęskni po tym, jak nastąpił ten drugi cykl, który rozpocząłeś, który teraz zakończysz trzecią częścią, tak? Łatwiej. Teraz to w ogóle szalenie za nim tęsknię, bo zdarzyło się coś w Krakowie, co powinno spowodować, bo właśnie mówimy o pewnym braku spontaniczności, tak, i schemacie, powinno spowodować, że powinienem natychmiast rzucić pisanie Kairosa, czyli tej trzeciej części trylogii i napisać tą książkę, o której impuls we mnie w tej chwili buzuje po prostu. Tam poza mikrofonem sobie potem opowiem. Dobrze, oczywiście. Dobrze, to powiesz mi, co poza mikrofonem. Ja w nagrodę za to, że przyjechałeś do soboty. Dziękuję. A mogę zapytać, Kairos to będzie związane jakoś ze Śląskiem? Mocno. Widziałem jakieś przebłyski, że tam się pojawiają Bytom, śląskie miejscowości. Bytom. Bytom jest ciekawy, bo po plebiscycie był wyspą, półwyspem otoczonym z trzech stron Polską, a sam był niemiecki. 18 przejść granicznych. No i przedziwne, ta granica potworzyła takie historie, że na przykład, nie wiem, szkoła była w Polsce, ale boisko szkolne już w Niemczech, albo... Nie osobiście, ale znam tego typu narracje, dlatego, że sam jestem z Dąbrowy Górniczej, a nie opodal Dąbrowy Górniczej jest Sosnowiec, no czyli tak. Sosnowice, które też były na granicy zaborów, nie? Tak, dokładnie tak. I tam te kwestie tożsamościowe, ale także zwykłe, logistyczne były na granicy jest granica, no, tak u nas mówiono. No tak, dokładnie tak. Więc ten Bytom jest fascynujący, ale też... On mi pasuje z tego względu, że idealnie zamyka trylogię, w sensie, że tam są sprawy i greckie, i niemieckie. A to ciekawe, co powiedziałeś, bo rzeczywiście pamiętam, jak rozmawialiśmy wielokrotnie i zawsze mówiłeś, że masz gdzieś w tych swoich teczkach czy w szufladach zachowanych jeszcze kilka albo kilkanaście case'ów związanych ze sprawami, którymi zajmowałeś się dziennikarsko przez lata i że tych rzeczy trochę jest. A teraz widzę, zacząłeś bo też trochę pracować na rzeczach, które wychodzą na bieżąco, tak to rozumiem. Tak, ale bardzo istotnym wątkiem jest tutaj temat pewnego reportażu, który napisałem dawno temu. Na nim będzie bardzo dużo zbudowane, czyli jest jakby obudowywany w tej chwili innymi historiami. A co dalej z Jakubem Kanią? Nie chodzi mi o fabułę, chodzi mi o tożsamościowo. On będzie na pewno... Będziesz go jeszcze trochę stawiał i próbował? Tak, trochę się martwiłem, co mu tam przydzielić teraz do zrobienia. Jest, mam fajny temat, bardzo fajny, ale wydaje mi się, że chyba troszeczkę ograny. Chociaż Orient Express też nie był tajemnicą, zagadką, ale bardzo fajny temat. No i myślę, że go zrobię. I był takim jedynym w sumie tematem, który miałem dla niego. No i nagle się w Krakowie pojawiło coś, co mnie kompletnie oszołomiło. To na Oriencie skończmy, skoro od Orientu wyszliśmy. Ty byś pojechał do Szanghaju jeszcze? Już mnie chyba tam nikt nie puści. Tam. Po tych insynuacjach. Tak, pojechałbym. Co cię w Szanghaju najbardziej zachwyciło? Architektura z czasów kolonialnych. To ciekawe, mnie najbardziej zachwyciła skala. No tak, znaczy mnie trochę przerażało. To było pierwsze tak duże miasto, do którego pojechałem i zastanawialiśmy się, coś miałem kupić, jakiś instrument na prezent, taki wiesz, lokalny. Aha. I organizatorzy, ponieważ ja tam byłem na targach Expo, jako dziennikarz, notabene oficjalnie z Pomorza, pojechałem na zastępstwo. Pamiętam, że kiedy poproszono mnie, żebym kupił jakiś, nie wiem, flet albo coś takiego na prezent do Polski, to przyjechałem i wysadzono mnie, znaczy ktoś, kto tam nas oprowadzał, wysadził nas na ulicy. I na tej ulicy były tylko i wyłącznie sklepy z instrumentami. Po jednej na przykład stronie sklepy z fortepianami, po drugiej stronie skrzypce i właśnie tam wiolonczele i tak dalej. I to zrobiło na mnie
nieprawdopodobne wrażenie. Skala i też takie porównanie dużego z małym, to jest w ogóle niesamowite. To prawda, mnie przerażała trochę ta skala, bo w pewnej chwili zaistniała konieczność prowadzenia samochodu. O. W Szanghaju i to jest ciekawe doświadczenie. Czy przynajmniej wtedy było, bo 16-pasmowa jezdnia, tak. Gdzie wiesz, nawet niespecjalnie podzielone te pasy graficznie. Wszyscy jeżdżą jak chcą i nagle jeszcze, wiesz, z podporządkowanej wyjeżdża ci 1,5 miliona rowerów. No i to jest naprawdę fenomen. Ja się nie stresuję się za kierownicą, a tam to naprawdę miałem stracha. No to cóż, gdybyś miał taką możliwość, to życzę tego wyjazdu w Orient. Tymczasem czekam na Kairos i czekam na kolejnego Kanie, ale czekam spokojnie, nie pospieszam. Ciebie pospieszają nie. Czytelnicy? Nie. Znaczy czytelnicy, tak. Czytelnicy mi pospieszają. Wydawca jest tutaj... Cierpliwy, tak. Wprawdzie tam są rezerwacje, ale zawsze... Teraz jest tak, że się umówiliśmy na wiosnę na Kairos, ale ja mam taki zwyczaj, że nie wypuszczę opowieści z rąk, dopóki nie jestem z niej zadowolony. Więc gdyby się to na przykład nie powiodło czasowo, to mam obiecane ułaskawienie. Z Maciejem Siembiedą mam takie wrażenie jeszcze nie jeden raz w alfabecie Wojtusika się spotkamy. Dlaczego? Dlatego, że to jest po prostu dobra, gatunkowa proza i szczerze przyznaję, że książki Macieja bardzo cenię i lubię czytać o przygodach choćby Jakuba Kani. Dziękuję za pomoc w nagraniu księgarni Smak Słowa w Sopocie, gdzie spotkaliśmy się z Maciejem Siembiedą. Piękny ukłon dla Szymona i Ani, szefów tej księgarni, którą zawsze, będąc w Sopocie, warto odwiedzić. Dzięki także dla patronek i patronów. Bez was nie byłoby tego odcinka, bo właśnie dzięki wsparciu na patronite.pl mogę odbywać takie podróże po Polsce, by rozmawiać z pisarzami w drodze, w miejscach dla nich ważnych, w ich miejscowościach, czasami w domach, w bibliotekach, w księgarniach, wszędzie tam, gdzie po prostu możemy się spotkać. Jeśli ten odcinek wam się podobał i jeśli uznacie, że warto wspierać kolejne działania Alfabetu, zapraszam do współpracy. Szczegóły tego, jak zostać patronem, patronką, znajdziecie na patronite.pl/alfabetwojtusika. Można też zerknąć do mediów społecznościowych. Tam bardzo często na Facebooku, Instagramie publikuję informacje, jak dołączyć do grona patronów i patronek. Partnerem tego odcinka Alfabetu Wojtusika jest Audioteka. Dobrze opowiedziane historię. To właśnie tam znajdziecie największy wybór audiobooków po polsku. Mówiłem już o tym, że powieści Macieja Siembiedy także w formie audiobooka znajdziecie, a także wszystkie odcinki Alfabetu Wojtusika są obecne na bieżąco w Audiotece. Można za jednym zamachem na przykład czytać, słuchać tak naprawdę powieści Kukły i posłuchać o tej powieści w odcinku 29 Alfabetu. Właśnie o tej części przygód Jakuba Kani rozmawiamy, a także wysłuchać innej opowieści z innego cyklu Macieja Siembiedy o książce Katarzys. Rozmawiamy w odcinku 72. Na kolejny odcinek samego Alfabetu obiecuję, czekać długo nie trzeba będzie. Do usłyszenia zatem. Dobrego.